Jak już zapewne większość z was wie, dostępność lodów ekipy jest bardzo ograniczona. Dlatego razem z moim chłopakiem Pawłem zrobimy sobie challenge i sprawdzimy, kto z nas znajdzie i zje więcej lodów ekipy w przeciągu godziny. To będzie ciężkie. Teoretycznie ciężkie, wiemy mniej więcej w niektórych sklepach są. Ja analizuję, gdzie jesteśmy. Ola nas wywiozła, w sensie powiedziała, że mamy się spotkać pod Lidlem. Jesteśmy teoretycznie w samym centrum Gdyni. I w sumie zastanawiam się, w którą stronę jechać. Dobra, ale to zaraz. Jakieś jeszcze zasady? Tak, godzina, w jednym sklepie możesz kupić maksymalnie dwa lody, czyli jeden truskawkowy, jeden cytrynowy. Czyli wiesz ewentualnie... o tym, że będziemy bardziej jeździć niż jeść, nie? No, tak, no to... o to chodzi. Okay. Nie możemy godzina to mało. Dużo. Ale dlatego to jest dobrze. To robione o godzinie 12, 13, a nie o godzinie 16, gdzie są korki, bo wtedy zdążysz pojechać, no tak? Dobra. To było wszystko przemyślane. Zobaczymy. Ewentualnie możemy zrobić tak, że jeżeli nie będzie truskawkowego i cytrynowego w jednym sklepie, to możesz kupić dwa. Czyli po prostu możesz kupić dwa. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to stawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z każdym filmem. To co, która jest godzina? 12:45. O 13:45 kończymy challenge. No dobra, ja wsiadam do auta, ustawiam stoper i lecimy. Dobra. Powodzenia. Nie powodzenia. Aha, ty taka niemiła, no dobra. Ogólnie będziecie widzieć mnie dużego, bo mam stary obiektyw. Bez szerokiego kątu, Ola wzięła ten lepszy. W każdym razie, jest 12:46. Mamy godzinę. Teraz zastanawiam się, możemy pojechać albo do centrum Gdyni, albo bardziej w stronę obrzeży miasta. I chyba Ola pojedzie w stronę obrzeży miasta, a ja zaryzykuję i pojadę do centrum. Co prawda to może być mój błąd, bo w centrum jest więcej ludzi, co za tym idzie, jest mniejsza szansa na to, że te lody ekipy są, bo jest na niej niesamowity szał. Ale zobaczymy. Jedziemy, zostawiamy Olę w tyle. I swoją drogą to już jest trzeci odcinek, który nagrywamy związany z lodami ekipy. I mimo, że one są dobre, to powiem wam szczerze, że mam ich powoli dosyć. Zaparkowaliśmy właśnie pod pierwszym sklepem, gdzie na pewno są lody ekipy, dlatego wchodzimy do środka i bierzemy dwa pierwsze lody. No, co tam? Przelew mi zrobisz? A bez przelewu nie będziesz miała tego? Nie będzie ci stać na lody ekipy? No nie będzie mi stać. No to nie ma przelewu! No ale Paweł, ja ci kupiłam ostatnio do odcinka wszystkie lody ekipy, tak? Zastanawiam się, czy ci przeleję. Wiesz co? Dla wygranych byś takie rzeczy zrobił. No dobra, przeleję ci. ABC, 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 ABC! Haha, mam pierwszy sklep, w którym najprawdopodobniej będą. Dobra, nara! Mamy pierwszą zdobycz, lecimy do auta jeść i od razu jedziemy do następnego sklepu, w którym też na pewno wiem, że są. Niestety mój samochód nie nadaje się do nagrywek, bo kamera mi co chwilę spada z tego tutaj kokpit, co się nazywa? Jakoś tak. Biorę pierwszego loda. On zamrożony mocno! Nie może nawet ugość go. Widzimy się po prostu jak dojadę do następnego sklepu. Okej, okay, mamy sklep ABC. Nie ma pani lodów ekipy? Niestety nie. Dobra, dziękuję bardzo. Czego pan szuka, ja panu pomogę. Lodów ekipy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra, dzięki bardzo. Już normalnie szajba z tymi lodami. No tak jak myślałem. W Żabkach, słuchajcie, nie ma opcji, żeby to znaleźć, bo wszedłem jeszcze do Żabki obok. I w tym momencie coś czuję, że popełniłem błąd. Bo Ola na pewno pojechała do sklepów, w których my wiemy, że są lody ekipy. Także no zobaczymy jak to będzie, ale najprawdopodobniej to przegram. Minęło już 12 minut, tego czasu Ola dała nam za mało ewidentnie. Będzie trzeba do niej zadzwonić, jak nic nie znajdziemy. Dzwoniłeś? No? Chcesz loda? Wiem loda. A ja nie mam dalej. No widzisz, trzeba mieć swoje dojścia. Czy ty pojechałaś tam, gdzie kupowaliśmy już? Nie wiem. Ja pojechałem w drugą stronę zupełnie i to był chyba błąd. Mogłem cię gonić. Kurde, co za chłop! Gość szedł środkiem drogi, jakby był, nie wiem, królem wszystkiego i był samochodoodporny. Ja jestem do sklepu, pa pa! No Pierwszy lód zjedzony, lecimy do kolejnego sklepu, gdzie też wiem, że na pewno są te lody i na pewno są tylko cytrynowe znowu. O nie! Zawiodłam się. Ktoś wykupił wszystkie lody stąd. Tutaj z Pawłem kupiliśmy 30 czerwonych lodów, ale ja mam swoje dojścia i wiem, że w pewnym sklepie była wczoraj dostawa lodów ekipy, ale musimy najpierw zadzwonić do mojej kuzynki Marty, żeby się dowiedzieć, jak dojechać do tego sklepu. Tak, słucham, Olo. Cześć, Martuś! Także wiemy dokładnie, gdzie jechać. Nawet będę miała odłożone lody ekipy. Wystarczy po prostu mieć znajomości i bez problemu da się znaleźć te lody. No niestety, w tym sklepie, o którym powiedziała mi Marta, nie było lodów ekipy. Ale za to posiedziałam chwilę w aucie, poszperałam w Google Mapsach i znalazłam kilka osiedlowych sklepów tutaj w okolicy. Dlatego szybko pędzę do kolejnej miejscówki. Centrum miasta to był mega głupi pomysł, bo tracę czas na znalezienie durnego miejsca parkingowego i muszę biec 200 metrów do sklepu. Tam w tamtym budynku coś jest. Coś lokalnego bez nazwy, a w takich trzeba szukać. Nie ma! Jeszcze będę 15 minut stąd wyjeżdżał. Super strategia, Paweł. Naprawdę świetna. Minęło 20 minut. A ja dalej stoję! Mamy Livio, słuchajcie. A jeżeli oglądaliście odcinki związane z lodami ekipy u mnie na kanale, to wiecie, że w Livio te lody były. Tylko znowu będę 10 minut miejsca szukał.
Aha, fajne lody. 30 minut minęło prawie. A my ich dalej nie mamy, ale w sumie to lepiej dla mnie, bo na diecie jestem. Ja fit chłopak teraz. Ja takich rzeczy ogólnie nie jem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja się tutaj poświęcam dla Oli. Także możecie wpaść na mojego Instagrama przy okazji i się poświęcić. I na Oli również, linki są w opisie. A ja lecę dalej szukać lodów ekipy. Ale szczerze, wydaje mi się, że Freeze i ekipa zrobili to celowo. Bo zauważcie, że gdyby to było od razu we wszystkich sklepach, to by ludzie poszli raz, jedli i byłoby po hajpie. A tak, cały czas jest wokół tego hype. Ale my się nie poddajemy, połowa czasu dopiero minęła. Alkohole, artykuły spożywcze, warzywa, owoce, sklep spożywczy. No ale weź tu się zatrzymaj teraz, no jest sklep. Livio kolejne. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej, jak ja bym chodził z buta. To by mi wyszło szybciej tutaj, niżeli jeżdżenie samochodem. Let's go do Livio. Bądźcie. Kurde, nie ma. Już szósty albo siódmy sklep. A dalej nie ma. Dobra, pora zadzwonić do Oli i ją trochę zbejtować. Halo. Jak tam? No powiem ci, że słabo. O, mnie dobrze. Tak? Ile już jadłeś? Jem ósmego. Serio? Ale powiem ci, że jedząc już 8 tych lodów, mam ich tak serdecznie dosyć. Ósmego? Tak, ósmego. Jak ty znalazłeś 8 lodów? Pierdzie, dobra, to ty już wygrałeś. No ale nie poddawaj się, może mnie przegonisz. Dobra, ja kończę, pa pa. Pa pa. Zbejtowana. Idziemy do kolejnego sklepu, bo znalazłem po drodze. Właśnie dzwonił do mnie Paweł i powiedział, że on ma tych lodów aż 8 już zjedzonych. Więc ja jestem załamana, bo ja mam tylko 2. Wchodzę do sklepu i idę po kolejne 2. Jakiś miły chłopak mnie zaczepił, poprosił o zdjęcie. Powiedział, że wie, gdzie są lody ekipy. Właśnie biegnę do tego sklepu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mam kolejne 2 lody. Tym razem kupiłam 2 truskawkowe, czyli moje ulubione. I niestety zostało mi tylko 15 minut, bo kolega powiedział mi, że ten sklep jest tutaj niedaleko, ale się okazało, że musiałam 5 minut biec. Dlatego biegniemy teraz do auta, spróbujemy jeszcze jednej rzeczy i może coś mi się jeszcze uda kupić. Jesteśmy już w aucie, został mi jeszcze jeden lód do zjedzenia, żebym miała 4. I tak jak już mówiłam, mam jeszcze jeden pomysł, a mianowicie zadzwonimy do jednej dziewczynki, która może pomoże nam znaleźć lody ekipy. Poczta głosowa. O nie! No niestety nie udało nam się zadzwonić, a wydaje mi się, że to była moja ostatnia szansa. A z tego co widzę na mapach, to niestety tutaj już nie ma żadnego takiego malutkiego sklepiku. Tylko same żabki, biedronki i tak dalej, których nigdy nie udało mi się znaleźć tych lodów. Dlatego jeżeli Paweł mówił prawdę i zjadł już 8 lodów, to niestety z przykrością muszę przyznać, że wygrał. A ja zajadam tego loda do końca, bo zostało mi tylko już 8 minut. Nasz sklep. Nie ma. Przejechałem wszystkie lokalne sklepy w centrum Gdyni. Musiałem już wyjechać do przedmieścia. Bo to jest jakiś sam 13. Zobaczmy. Sam nie miał, zobaczmy Charlotkę. Ekipa, dziękuję wam, że na waszych lodach mogę robić taki świetny content. Idziemy na targowisko. No, także ten. Ekipa, super lody macie. Świetnie się ich szuka. Nawet takie coś mieli na targu, a lodów nie ma. W dzisiejszych czasach ciężej o loda niż o normalnie. Zostało mi 8 minut. Jadę do mojej ostatniej nadziei, żeby chociaż zasmakować w tym odcinku loda ekipy. Dawno tutaj nie byłem, ale jak tutaj wjechałem, to złapała mnie niesamowita nostalgia. W tym bloku, który tutaj widzicie, dokładnie w tych dwóch oknach na samej górze spędziłem 19 lat. I tutaj się wychowałem. W każdym razie, dlaczego tu przyjechaliśmy? A to dlatego, że tutaj jest lokalny sklep, w którym zawsze były wszystkie nowości. Mam nadzieję, że ten sklep mnie nie zawiedzie, bo to jest sklep mojego dzieciństwa. Idziemy zobaczyć. Dzień dobry. No i niestety, zawiódł mnie sklepik. Nadzieja przeminęła, tak jak piękna pogoda dzisiaj, i zaczął padać śnieg. Czas też już nam upłynął. W minutę już nigdzie nie dojadę, nie zjadłem żadnego loda ekipy. Czy wy to rozumiecie? Żadnego. Właśnie dobija godzina 13:45 i Paweł już przed chwilą do mnie dzwonił, dlatego oddzwaniamy. No i jak tam? No, 11. Okej. Okay. A jak u ciebie? Spoko. Ile? No nie powiem ci teraz, dowiesz się w domu. Dobra, tylko ja jestem na Karwinach. Aż? No, aż tu zajechałem. No dobra, no to ja jadę wtedy do domu. Dobra. To nie jest za 11. Ale powiem wam szczerze, że od tego chodzenia i patrzenia na te lody naszła mi ochota na Magnumy. Te chociaż są dostępne wszędzie. Będziemy do domku podsumować całą zabawę. W sensie, wiadomo, Ola wygrała, bo loda faktycznie tam ciumkała, a my żadnego nie zjedliśmy. Oprócz tego. 11 lodów? Serio? Ja znalazłam tylko 4! I to jeszcze miałam 3 pewniaki, z których tylko w jednym sklepie znalazłam. Dzisiaj jest pechowy dzień. No nic, jedziemy do domu poczekać na Pawła. Jesteśmy już wspólnie w domku. Przyznaj się, ile zjadłeś? 11. No tak serio, ile zjadłeś? Żadnego. Co ty gadasz? Nic nie znalazłem! Totalnie co? Zero! A wiesz co? Ja znalazłam 4. Okej. Okay. I na ostatnie zostało mi 10 minut i stwierdziłam, dobra Paweł, i tak już mówisz, że zjada 8. No. I ja odpuszczam, bo serio? I tam nie wygrałam. Ja cię bejtowałem. Pojechałam i tam gdzieś szukałam jeszcze jakichś małych sklepów, ale nic nie znalazłam. Ja byłem nawet na osiedlu, na którym mieszkałem. No.
całe życie. I tam zawsze był taki lokalny sklep, w którym zawsze były takie rzeczy. No nie było, nie? Totalnie. Przejechałem całą Gdynię. Ale przez to ja pojechałam do pierwszego sklepu, w którym my szukaliśmy 2 dni temu i znalazłam w jednym, a w drugim nie było nic, gdzie zostawiliśmy wszystkie zielone. Już były wszystkie kupione? Tak. Ja. I pojechałam do sklepu, w którym Marta mówiła mi, że będą. Nie było, ale chłopczyk mnie znalazł i powiedział, szukasz LDF ekipy, ja cię zaprowadzę. Serio? I nie biegłam, no. To no. Później zobaczę. Czyli co, wygrałaś? Co wygrałaś? No. Nie było żadnej takiej wielkiej nagrody, po prostu przekonanie, że ja jestem lepsza. Super przekonanie. Dobra. Tak samo wy się przekonajcie, że warto subskrybować ten kanał. Bardzo warto. Bardzo warto. Bardzo warto. Bo są fajne odcinki. Bardzo warto. Bardzo warto. Bardzo warto też łapkę w górę zostawić. Dokładnie. I bardzo warto wpaść na nasze Instagram. I bardzo warto czyścić karty, bo właśnie nam się karta zapełniła, dlatego jest takie dziwne cięcie. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Pa.